Od wielu lat obserwujemy postępujące starzenie się społeczeństw krajów rozwiniętych, w tym Polski. Następstwem tego zjawiska jest wzrost liczby ludzi cierpiących na choroby neurodegeneracyjne, czyli neurozwyrodnieniowe, które dotyczą głównie osób starszych. W związku z tym problem odpowiedniej diagnostyki i terapii schorzeń neurodegeneracyjnych nabiera ogromnej wagi. W tym filmie przyjrzymy się bliżej chorobie Alzheimera, najczęstszemu schorzeniu neurodegeneracyjnemu, które jest przyczyną zespołu otępiennego, zwanego również demencją. Ponieważ jesteśmy świadkami powstawania nowych terapii dla choroby Alzheimera, działających nie tylko objawowo, ale przede wszystkim przyczynowo, modyfikujących przebieg choroby, warto zastanowić się, jakie możliwości diagnostyczne tego schorzenia są obecnie dostępne. Odpowiem w tym filmie na podstawowe pytania: czym charakteryzuje się choroba Alzheimera? Jak rozpoznaje się to schorzenie? Jakie badania laboratoryjne są pomocne w powstawaniu wczesnego rozpoznania choroby Alzheimera? Dlaczego wczesne postawienie diagnozy jest tak istotne? Choroba Alzheimera jest chorobą zwyrodnieniową mózgu, charakteryzującą się postępującymi zaburzeniami pamięci oraz zachowania, które z czasem całkowicie uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie chorego w życiu codziennym i zawodowym oraz zaburzają kontakty społeczne. Większość przypadków choroby Alzheimera to tak zwana postać sporadyczna, czyli niezwiązana z występowaniem rodzinnym. Stanowią one około 95% wszystkich zachorowań. Uważa się, że na rozwój choroby wpływ mają zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe, ale nie określono dokładnie jakie, które z nich wywierają wpływ na rozwój choroby i w jakim stopniu się do niego przyczyniają. Pomimo iż etiologia tego schorzenia nie jest w pełni poznana, ostatnio dokonano dużego postępu w zrozumieniu molekularnych mechanizmów leżących u podstaw choroby Alzheimera. Ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera wzrasta wraz z wiekiem. Jeśli w rodzinie występował jakikolwiek zespół otępienny, to ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera jest zwiększone około dwukrotnie. Występowanie takich chorób jak nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, cukrzyca typu drugiego, podobnie jak brak kontaktów społecznych i mała aktywność fizyczna, zwiększają ryzyko rozwoju choroby Alzheimera. W przebiegu choroby dochodzi do odkładania się w mózgu białek o patologicznej strukturze, głównie tak zwanego beta-amyloidu i białka tau. Nagromadzenie się tych patologicznych białek prowadzi do śmierci komórek nerwowych. Obniżenie liczby neuronów powoduje zmniejszenie ilości produkowanych przez nie substancji przekaźnikowych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mózgu. U osób dotkniętych chorobą Alzheimera takie zmiany zlokalizowane są głównie w regionach mózgu odpowiedzialnych za pamięć, uczenie się i emocje. Jeszcze w poprzednich kryteriach diagnostycznych choroby Alzheimera znajdował się akapit mówiący, że rozpoznanie pewne możemy ustalić dopiero na podstawie pośmiertnego badania patomorfologicznego. Obecnie zmiany obserwowane in vivo oraz prowadzące do obniżenia funkcji poznawczych można diagnozować praktycznie na każdym etapie choroby. Diagnozowanie otępienia, w tym również choroby Alzheimera, jest sporym wyzwaniem i pomocne są tutaj rozmaite klasyfikacje i wytyczne. W rutynowej praktyce ocena kliniczna jest jednym z podstawowych kryteriów rozpoznania otępienia oraz choroby Alzheimera. Opiera się ona na analizie typowych objawów, kolejności ich występowania i szybkości progresji. Istnieje szereg międzynarodowych rekomendacji określających kryteria diagnostyczne otępienia i choroby Alzheimera, umożliwiające ocenę postępujących zaburzeń funkcji poznawczych i zachowania pacjenta. W Polsce lekarze posługują się przede wszystkim kryteriami ICD-10. Niektórzy stosują również kryteria opracowane przez ekspertów Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrów. W obu tych przypadkach diagnoza może się opierać jedynie na wywiadzie i badaniu lekarskim. W ostatnich latach obserwuje się zmieniające się podejście do definicji choroby Alzheimera. Po pierwsze, podkreśla się, że choroba Alzheimera powinna być rozumiana jako kontinuum. Jest częścią ciągłości objawów klinicznych i zmian biologicznych w strukturze mózgu. Po drugie, mamy do czynienia ze zmianą paradygmatu. To, co kiedyś było chorobą, której rozpoznanie opierano tylko na objawach, stało się chorobą rozpoznawaną również na podstawie patologicznych zmian w mózgu. Z tego względu w ostatnim czasie coraz więcej mówi się o możliwości przyżyciowego rozpoznania choroby za pomocą tzw. biomarkerów diagnostycznych, zarówno w badaniach obrazowych, jak i badaniach laboratoryjnych płynu mózgowo-rdzeniowego. W 2011 roku po raz pierwszy od ponad 27 lat ukazały się nowe kryteria diagnostyczne choroby Alzheimera, opracowane przez Narodowy Instytut Badań nad Procesami Starzenia i Stowarzyszenie Alzheimerowskie, zwane kryteriami nia -AA. Oprócz podziału choroby Alzheimera na różne stadia, zależnie od zaawansowania schorzenia, zawierają wskazówki co do postępowania diagnostycznego, zarówno w badaniach naukowych, jak i w praktyce klinicznej. To też pierwsze kryteria, w których pojawia się zastosowanie badania biomarkerów jako jednego z elementów procesu diagnostycznego i wreszcie najświeższe zalecenia międzynarodowej grupy roboczej z 2021 roku, która opracowała zaktualizowane kryteria diagnostyczne dla choroby Alzheimera. Członkowie tej grupy eksperckiej proponują zaktualizowane kryteria kliniczne oraz wyjaśniają praktyczne wykorzystanie biomarkerów choroby Alzheimera w warunkach klinicznych. Dzięki szybkiemu rozwojowi metod diagnostycznych możliwa jest wczesna diagnostyka prawdopodobnej choroby Alzheimera, jeszcze w fazie łagodnych zmian funkcji poznawczych lub niekiedy w okresie zupełnie bezobjawowym. Wczesne i precyzyjne rozpoznanie choroby Alzheimera ma ogromne znaczenie, ponieważ pozwala na wdrożenie metod opóźniających pojawienie się tego rodzaju otępienia. Podsumowując, w jednostkach referencyjnych diagnoza ustalana jest na podstawie obiektywnego wywiadu chorego. Oceny funkcjonowania pacjenta, badania neurologicznego, badania psychiatrycznego, badania neuropsychologicznego, badań neuroobrazowych, badania biomarkerów w płynie mózgowo-rdzeniowym. Dopiero łączne przeanalizowanie tych wszystkich składowych upoważnia do wykluczenia bądź potwierdzenia występowania choroby. Przyjrzymy się bliżej, jakie badania laboratoryjne mogą być pomocne w postawieniu wczesnego rozpoznania choroby Alzheimera. Badania biomarkerów w chorobie Alzheimera są coraz powszechniej stosowane w praktyce klinicznej i coraz częściej wskazywane w zaleceniach jako pomocne w rozpoznaniu tego schorzenia, jak w kryteriach Narodowego Instytutu Badań nad Procesami Starzenia i Stowarzyszenia Alzheimerowskiego z 2011 roku, czy w przypadku kryteriów Międzynarodowej Grupy Roboczej z 2021 roku. O jakich biomarkerach możemy mówić w diagnostyce choroby Alzheimera? W przebiegu choroby dochodzi do odkładania się wewnątrz i na zewnątrz komórek mózgu białek o patologicznej strukturze. Białkowe depozyty zewnątrzkomórkowe i wewnątrzkomórkowe, zwane płytkami czy blaszkami, składają się z peptydów beta-amyloidu. Występują one w dwóch wariantach: między innymi krótszy beta-amyloid 1.40 i dłuższy beta-amyloid 1.42, które zwykle są na bieżąco metabolizowane. U pacjentów z chorobą Alzheimera metabolizm beta-amyloidu jest zakłócony i nadmiar peptydów głównie beta-amyloidu 1,42 agreguje, tworząc wspomniane płytki. Sploty czy splątki neurofibrylarne są drugą obok złogów amyloidowych charakterystyczną cechą histopatologiczną choroby Alzheimera. Te wewnątrzkomórkowe struktury zbudowane są z agregatów hiperfosforylowanego białka TAU. W rekomendacjach NIAAA z 2018 roku biomarkery w chorobach neurodegeneracyjnych podzielono na biomarkery odkładania się patologicznego beta-amyloidu, czyli złogi beta-amyloidu, biomarkery związane z tałopatią, czyli zwyrodnienia neurofibrylarne, biomarkery neurodegeneracji. Stosowane biomarkery umożliwiają wczesne rozpoznanie choroby i poprawiają diagnostykę różnicową rodzajów otępienia. Mają również znaczenie prognostyczne. Powszechnie przyjmuje się, że oznaczenie poziomu beta amyloidu 1,42 jest ważnym wskaźnikiem nieprawidłowego stanu związanego z metabolizmem beta amyloidu. Charakterystyczne dla choroby Alzheimera jest obniżenie stężenia białka beta amyloidu w płynie mózgowordzeniowym. W badaniu płynu mózgowordzeniowego osób, u których później rozwinie się choroba Alzheimera, obserwuje się znaczący spadek stężenia beta amyloidu już 5 do 10 lat przed objawami zaburzeń funkcji poznawczych. Należy pamiętać, że w płynie mózgowodzeniowym znajdują się również beta amyloidy innej długości, jak choćby beta amyloid 1,40. Osobnicze różnice w syntezie beta amyloidu mogą zostać zrekompensowane przez obliczenie stosunku stężenia beta amyloidu 1,42 do beta amyloidu 1,40, co wydaje się być bardziej precyzyjnym badaniem niż oznaczenie poziomu tych biomarkerów pojedynczo. Wykazano również, że wyniki w postaci stosunku beta-amyloidu obu długości lepiej korelują z badaniami obrazowymi PET. W przeciwieństwie do beta-amyloidu, stężenie całkowitego białka tau i pet tau w płynie mózgowo rosną u pacjentów z zaawansowaną neurodegeneracją i upośledzeniem funkcji poznawczych. Oznaczanie markerów w płynie mózgowo-rodzeniowym oraz zastosowanie markerów w badaniach neuroobrazowych w odpowiednim kontekście klinicznym pozwala rozpoznać przeżyciowo chorobę Alzheimera. Należy zauważyć, że wybór najtrafniejszego biomarkera lub ich kombinacji może się różnić w zależności m.in. od stadium choroby. Praktycznymi aspektami badania biomarkerów w płynie są jednak dostępność i cena. Nie wymaga ona tak drogich urządzeń diagnostycznych jak w przypadku obrazowania amyloidu. We współpracy z ADX Neuroscience, belgijską firmą założoną przez doświadczonych naukowców specjalizujących się w dziedzinie badań nad chorobą Alzheimera, zespół Euroimmun opracował nową generację systemów testowych ELISA do oznaczania wpłynie płynie mózgowodzeniowym beta amyloidu 1,42, beta amyloidu 1,40, całkowitego poziomu białka tau oraz fosforylowanego białka tau. Są one oparte na wysoce specyficznych przeciwciałach zarówno dla immobilizacji analitów, jak i ich późniejszego wykrywania. W połączeniu z dostępnymi liofilizowanymi kalibratorami i kontrolami testy ELISA pozwalają otrzymać bardzo precyzyjne i powtarzalne wyniki. Niewątpliwą zaletą testów Euroimmun jest możliwość ich pełnej automatyzacji oraz identyczne protokoły inkubacji umożliwiające wykonywanie różnych oznaczeń w tym samym czasie. Wielu naukowców przewiduje, że w przyszłości uda się opracować leczenie, które spowolni lub pozwoli całkowicie zatrzymać postęp chorób neurodegeneracyjnych, w tym choroby Alzheimera. Właśnie zostały zatwierdzone pierwsze dostępne leki modyfikujące przebieg choroby, takie jak zarejestrowane niedawno jako lek przeciwciało monoklonalne, adukanumab. Trzeba jednak pamiętać, że terapia będzie najbardziej skuteczna, jeśli zostanie wdrożona na wczesnym etapie procesu chorobowego, najlepiej w stadium przedklinicznym. Dziś wiemy, że proces neurozwyrodnieniowy zaczyna się na wiele lat przed wystąpieniem pierwszych objawów choroby. Zaktualizowane wytyczne umożliwiają wczesną identyfikację osób narażonych na demencję za pomocą badań biomarkerów. W przyszłości biomarkery mogą mieć również znaczenie przy monitorowaniu efektów leczenia. Już teraz odgrywają ważną rolę w opracowywaniu terapii, umożliwiają bowiem naukowcom dokładniejszą klasyfikację pacjentów podczas kwalifikacji do badań klinicznych. Dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Jeżeli chcecie Państwo otrzymywać powiadomienia o naszych najnowszych filmach, proszę zasubskrybować kanał Euroimmun Polska. Jeżeli pojawiły się jakiekolwiek pytania, proszę zostawić komentarz pod filmem, na pewno odpowiemy.